Edyta, już biurko wyczyściłaś, widzę pięknie. Zobaczyłaś ręce, dłonie, czy są czyste pewnie. Za tobą jest kwiatek, a to coś oznacza. A jak to coś oznacza, to ja będą już, kwiatki dzisiaj. To ja już wszystkim gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego. A Krystyna daje intro. A, dobra. No tak, no to pięknie. Wszystkim kobietom. A co dzisiaj będzie? Ja jestem Przemek, to jest Edyta, jeżeli nas jeszcze nie znasz. A dzisiaj nie było widać, ta oto piękna osoba będzie wybierała jedno zdobienie z trzech zdobień, które wybrali, które... Z trzech zdobień, które wybrało trzech facetów tak. z naszego teamu. Przemek, tak. Paweł, Kryszczyn. Tak, lepiej tego bym nie powiedział. Uwaga, numer jeden. Inspiracja. A na koniec będę musiała zgadnąć, kto jakie wybrał. Tak, no tak. O kurde, a to jest naklejka. Raczej chyba nie. Albo malowane, dobra, ale tak identycznie wyglądały, że naklejka. Nicolette Niles, okej, numer jeden. Bardzo proste zdobienie, no. Numer dwa. Panterka Alina na Frenchu. Alina Hoyo, nail artist. I numer tres. One straw, o Boże, każdy Katia inny. Katia Niles makeup. Za tobą piękny lotos, to jest lotos Edyta? Co to jest za kwiat? Jakiś abstrakcyjny, abstrakcyjny totalnie. Kurde, korci mi One Stroke bardzo i ta panterka. To za szybko, bo to jest naprawdę... Edyta, chyba a mogę One Stroke'a, trzy? Chyba One Stroke'a szybciej. No, chcesz nam zrobić prezent po punkciku? A zacznę od One Stroke'a, będzie najszybszy. Nie, teraz będzie najszybszy, potem zrobię One Stroke'a i potem panterkę. Kurde, wszystkie trzy mi są fajne. No to co, Edyta? Jeden, dwa czy trzy zdobienia? Jak myślisz? Które z nich najbardziej zabłysnęło w twoim oku? Panterka albo ten kwiatek. Panterka albo ten kwiatek. To odpada. Dla jasności. Tak. Jesteś pewna? Jestem pewna, bo pomalowałabym coś więcej dzisiaj. Mam ochotę tak malnąć coś tam więcej. Okej. Okay. Panterka. Poza tym tamte elementy stąd są też w One Stroke'u, czyli takie delikatne ornamenty są w One Stroke'u, więc stamtąd elementy mogę tu wrzucić. Czyli jakby trochę przemycisz stamtąd. Jezus Maria, mogę je połączyć nawet we dwa. Dobra, to biorę i tamto. Czyli co, ktoś się otrzyma dwa punkty? W sensie po jednym punkcie otrzyma? Ale wszystkie trzy połączę, ale wymyśliłam! Na panterce zrobisz One Stroke'a z takimi zawijaskami? Czekaj, panterka... Ja to połączę we trzy. Nie wierzę! Ale już mi się nie zmieszczą te diamenty u góry. Nie wierzę, Edyta, że to zrobisz. Rzuć mi to wszystko. To będzie, tak jak powiedziałeś w jednym odcinku, nasrane. W moim odczuciu. W twoim? Ja to połączę we trzy, no. Nie wierzę. Połączę to, no. Dobra, rzucaj mi wszystkie trzy. Panowie, chyba mamy po punkciku. Kurde, to nie, ja to połączę, jak nic. Idę po tipsa i dziś maluję! Ale poszłam. Edyta, widzę, że już wyciągasz i doszły mnie słuchy, że skończyłaś. A jeszcze nie widziałem, co tam było ciekawego. Zrobiłem tak. Połączyłam wszystko. Wszystko. To pozmieniałam kolor, żeby oczywiście pasowało, bo jedne są tutaj malinowe, drugie są... Nie pokazałeś. Czego? No tu jedne są malinowe, drugie są turkusowe, no turkusowo-zielone, czy to nie to. A tu jest też czerwień, malina, więc musiałam wybrać jeden kolor plus czerń biel
I po prostu wszystko. Zadam ci jedno konkretne pytanie. Co? Czy wyszło na sranę? Bo dodałam... jedną rzecz bym ujęła, bo dodałam tam tę perłę tutaj, daj tę szpicę. I ja nosiłabym bez tych pereł. Tu to świetnie pasuje, do mojej kompozycji nie, ale zrobiłam to, żeby nie było... Zrobiłam. Wszystko pasuje oprócz tej perły. Pokaż, jak to wygląda. Chcę widzieć. Gotowy? No tak, dawaj. To podgląd co zobacz, nie? No będę patrzył w podgląd. No ci powiem ciekawie. Podzieliłaś no bez tego, na nie? Trzy inne. Tak, tu mamy ten one stroke, tu mamy panterkę też ze skosem, tak jak była tam. A tutaj mamy też, było ze skosem french. Był skos frenchowy, był, tak? Tylko kolory zmieniłam. Był biały wzorek, ale czarny, bo tu już na czerwonym brzydko to wyglądało. A właściwie to nie wiem. Ładnie to wygląda, no Edyta, no ładnie. Tak, bo czerwień z czernią i bielą bardzo do siebie pasują. Mega. Uwielbiałam robić z jedynką czerwone wszystkie paznokcie, a na jednym białe paznokcie jest na przykład z pepitką albo z zebrą. Albo mi się to mega podoba. Czerwień, czerni, biel. No bez tej korony, ale nieładnie wygląda. Lepiej by to wyglądało, jakby to było na środku i faktycznie to było tak, jak tam ułożone jest, że po prostu jest french skosowy i tak samo ta perła, tak, ta perła raczej z tymi cyrkoniami w taki skos. Pięknie tam wygląda, mega, w tym następnym. Ja to chciałam tak na siłę tutaj upchnąć, więc jak z tego, co widać, no niekoniecznie. Ale cała reszta, zobacz, cała reszta super. Wydaje mi się, że dałam radę. Każdy z was tutaj ogarnął. I dajcie znać, jak wam się podoba. Takie od łączenie 1 do trzech, 10. Łączenie trzech wzorów. 10 czy... super. O, tak. Szaleje, wyskoczysz z okna zaraz. Jeden, no. O kurde, czy zdarzyło ci się kiedyś tak, bo klientka przyniosła ci trzy wzory, ona się nie miała zdecydować, ty się nie umiała zdecydować, więc powiedziałaś, łączymy. Tak, jak ja to często robiłam. To weźmiemy, to, z tego wzoru weźmiemy to, z tego tamto. I po prostu, no nie zawsze wychodziło, nie? Ale w większości wychodziło bardzo fajnie. Daj znać, czy jesteś za takim łączeniem, czy nie, czy zdarzało ci się to robić, czy nie. A jeżeli chciałabyś któreś z tych zdobień odtworzyć, które tam były wcześniej pokazane, albo tutaj to moje odtworzyć, to oznacz mnie na Instagramie hashtag kuloyt, tak? To wykonaj pracę, wrzuć na Instagrama, a ja teraz zgaduję. I napisz w hashtagu tak. A ja teraz zgaduję. Kuloyt. Edyta, jak myślisz, kto wybrał stroke'a, one stroke'a, albo stroke technique, tak bardziej, gdybyśmy spojrzeli z perspektywy lingwistyki? Tu mam wszystkie trzy. Stroke. To... Jeżeli to jest malowane, oczywiście farbkami. Mam mega przeczucie. Daj do French'a z białymi. Jeszcze. Mam jeszcze. Że to jest Paweł. To jest Paweł. Tak. Okej. Okay. Panterka. Albo nie. To kto w końcu? Paweł czy nie Paweł? O kurde. O kurde. Zastanawiasz się. Trwa to długo. Niecierpliwie się. Gwint. No dobra, zostanie mi, że tam Paweł. Ale ta reszta do was mi nie pasuje. Żaden Przemek, ta panterka. Stroke i panterka, Edyta. To może... Nie, Przemek by nie wybrał takiego stroke'a łatwego. To Krystek. Ja bym nie wybrał stroke'a? Takiego okay. Łatwego czyli Krystian, Przemek... To Przemek. I Paweł. Jesteś pewna? Tak, tak. No nie, ale tak. Przekonajmy się. A ty widzę, daj znać, czy trafiłaś albo trafiłeś, czy tylko ja mam taki problem. Zamknij oczy, proszę, Edyta. To na pewno od zgadniętego zaczniemy. Jak myślisz, które zgadłaś? Od Pawła, że zgadłam Pawła, tak? No, Kryszczyn. Kryszczyn, zgadłam. Zgadłaś? No. Brawo. Zgadłam? Nie. No powiedziałam, że to jest Przemek. Że ja bym takiego nie wybrał chyba, czy nie? Stroke'a byś takiego nie wybrał. Aha. Że to ty wybrałeś, no. Co ty gadasz? To, że Paweł... Wszystkie zgadłaś! Pierwszy raz! Gratulacje! Pierwszy raz, przy którym? 3, 4, 5, 6... Nie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... A! Przy 10. Patrzcie jakim na moją w ogóle. Jaki 10, Edyta? 10 odcinek jest, stary. Jaki 10? Co ty gadasz? Tak, popatrz. Aż tyle nagraliśmy. Popatrz. Pierwszy zginął w akcji w ogóle. Nie ma. To jest drugi. To był trzeci. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, sorry, dziewiąty. A czekaj, ty pominęłaś jeden tipsa, jednego przeliczenia pominęłaś? To jest jeden. Tak? To jest drugi. Trzeci jest zaginął w akcji. Tak. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Aha, dobrze, dziesiąty, to pominęłam jeden. Pominęłaś jednego tipsa w przeliczeniu.
Bo ja jestem w szoku. Przy 10 dopiero mi się udało zgadnąć wszystkich. Przy 10, brawo, gratulacje. Jasny gwint. Dobra, kończymy odcinek. Dziękujemy za poświęcony czas i widzimy się w następnym. Ciao! Halo, halo, jeszcze ja! W dzisiejszym odcinku wszyscy dostają po punkcie, bo Edyta zaszalała i zrobiła 3 w 1. To mnie zaskoczyła, a ciebie? A, no i jeszcze wiadomość od szefa YouTube'a, bo zauważył, że tylko 27% z was otrzymuje powiadomienia o nowym filmiku i mówi, żeby klikać w dzwoneczek, a do tych, co kliknęli i powiadomienia nie docierają, proszeni są o kontrolę swojej aplikacji na telefonie, czy aby na pewno są tam zalogowani. Dzięki i do usłyszenia. Pa, pa!